Cześć Czuwaj. Dzisiaj z nami Ilona Jaworska, zastępczyni komendanta Watry do spraw programowych. Czuwaj. Chciałabym się ciebie zapytać, czy mogłabyś pokrótce opowiedzieć, czym się zajmujesz na Watrze? Wraz z zespołem programowym zajmowałam się programem wędrowniczej Watry, który w tym roku wykraczał dość znacząco poza program samego zlotu, ale wspieraliśmy drużyny po prostu w dobrym programie rocznym drużyn poprzez narzędzia najprostsze dla wędrowników, czyli służbę i wyczyn, oraz już zajęciami podczas samego zlotu, który właśnie obecnie przeżywamy. Jak wszyscy wiemy, w tym roku obchodzimy 20-lecie Watry. I czy mogłabyś opowiedzieć, jak ona wpłynęła na ruch wędrowniczy w Polsce? Wędrownicza Watra to jest taki projekt, który najczęściej określamy takim hasłem, że jest to wędrownictwo w pigułce i pozwala doświadczyć wszystkiego, co się w wędrownictwie zawiera, i to jest prawda. Od początku, czyli od pierwszej Watry, która odbyła się 20 lat temu, to było miejsce, gdzie wędrownicy nawzajem się inspirowali, inspirują nadal. Poprzez zajęcia, które uczestnicy sami przygotowują, po prostu uczymy się robić i czerpiemy inspirację na fajne i atrakcyjne zbiórki drużyny, które czemuś służą. Realizujemy służbę, która jest wpisana w każdą edycję wędrowniczej Watry. Uczymy się pełnić mądrą służbę. Realizujemy wyczyny. W tym roku po raz pierwszy drużyny organizowały samodzielnie obozy wędrowne. Więc myślę, że jest to... Watra jest, określiłabym to jako przestrzeń do wędrowniczej inspiracji i po prostu realizacji czystego wędrownictwa. A czy mogłabyś opowiedzieć, jak przebiegała współpraca z patrolowymi? Ten rok był dość wymagający dla patrolowych, ponieważ pracowaliśmy praktycznie cały rok. Wspierały nas w tej pracy także referaty metodyczne w chorągwiach, które konsultowały projekty służby, które realizowały patrole w ciągu roku, oraz zajęcia, które właśnie są prowadzone na zlocie. Tak jak wspomniałam, był to rok dosyć wymagający, dużo pracy nas czekało, drużyny... Myślę, że bardzo wartościowo wykorzystywały te narzędzia, które od programu Watry otrzymały. No i dzisiaj możemy się cieszyć tym, że również tych patrolowych możemy wspierać w pracy z ich drużynami, także tutaj na zlocie. Teraz ostatnie pytanie do ciebie, ale myślę, że dość interesujące. Czy mogłeś powiedzieć o tematach zajęć na tegorocznej Watrze? Czym aktualnie interesują się wędrownicy, co najchętniej przeprowadzają, na co się zapisują? Program wędrowniczy, czyli przygotowany przez uczestników, był oparty na takich trzech filarach. Czyli to była pasja, rozwój i społeczeństwo. Tematy były bardzo zróżnicowane od faktycznie rzeczy, które są... którymi wędrownicy się pasjonują, od robótek ręcznych przez bardzo konkretne psychologiczne tematy, kończąc na projekcie Korony Gór Polskich i bardzo takich aktywnych rzeczy. Nie zabrakło zajęć ruchowych, po prostu dzielenia się pasją, swoją wiedzą, umiejętnościami. Myślę, że ten program naprawdę dał każdemu szansę, żeby znaleźć coś dla siebie i podzielić się swoim doświadczeniem. Dzisiaj właśnie startujemy ze ścieżką profesji, która ma wesprzeć wędrowników w odnajdywaniu swojego miejsca już w dorosłym życiu. Będziemy się spotykać z ekspertami, z profesjonalistami różnych zawodów, którzy będą nam opowiadać o tym, jak ta ścieżka do tej profesji w danym zawodzie wygląda. Dziękuję ci w takim razie bardzo za rozmowę i za opowiedzenie o programie wędrowniczej Watry. Do zobaczenia.